Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. W trwających wielu stuleciach sporach o osobę Jezusa znaczącego przełomu dokonał Sobór Chalcedoński, który odbył się w 451 roku. W zasadzie potwierdził, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem. Wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu. Ocena skutków orzeczenia Soboru w Chalcedonie z perspektywy adwentystycznej jest zawarta w Roy Adams' The Nature of Christ. W 1994 roku, rozmyślając o inkarnacji Chrystusa, stajemy zdumieni wobec nieprzeniknionej tajemnicy. Im dłużej się nad nią zastanawiamy, tym bardziej wydaje się zdumiewająca. Jakżeż wielka jest różnica między boskością Jezusa a bezradnością niemowlęcia złożonego w betlejemskim żłobie. Jak możemy zmierzyć dystans między potężnym Bogiem a bezradnym dzieckiem? A jednak Stwórca światów, w którym była pełnia bóstwa cieleśni, objawił się jako bezradne dziecko w żłobie. Znacznie przewyższający wszystkich aniołów, równy Ojcu w godności i chwale, przyjął formę człowieczeństwa. Boskość i człowieczeństwo zostały w tajemniczy sposób połączone, a człowiek i Bóg stał się jedno. W tej jedności znajdujemy nadzieję dla upadłej ludzkości. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Jakie są według Ciebie najważniejsze zagadnienia związane z człowieczeństwem Chrystusa? Dlaczego są dla Ciebie ważne? Z drugiej strony, dlaczego nie powinniśmy być zbyt surowi i dogmatyczni w szczegółowym określeniu człowieczeństwa Jezusa? Drugie. Ellen White napisała, że człowieczeństwo Chrystusa jest dla nas wszystkim. Co miała na myśli? W jaki praktyczny sposób prawda o człowieczeństwie Jezusa wpływa na Twoje chrześcijańskie życie? Trzecie. W jaki sposób możemy wykorzystać w naszym osobistym głoszeniu Ewangelii to, czego nauczyliśmy się z tej lekcji? Jak prawda o człowieczeństwie Chrystusa wychodzi naprzeciw ludziom tam, gdzie się znajdują? Dziękuję.